Wiecie, dlaczego Atari Jaguar od wielu lat cieszy się przeogromną miłością fanów na całym świecie? Bo ja właśnie, kurczę, nie mam pojęcia. To znaczy, domyślam się, może chodzi o to zajebiste pudełko, a może chodzi o, które zaraz zobaczycie, może chodzi o fajnego kotka w nazwie, a może chodzi o to, że to była ostatnia amerykańska konsola w XX wieku i później Amerykanie musieli czekać na coś swojego aż do premiery pierwszego Xboxa. Może chodzi o to, że to łabędzi śpiew legendarnej firmy, która ukształtowała gamingowo całe jedno pokolenie graczy, ale pokolenie, które teraz jest stare i ma już jakiś hajs, więc za Jaguara jest w stanie płacić naprawdę chore pieniądze. Od zawsze wiedziałem, że chciałbym zrobić odcinek Retro Tygodnia poświęcony Atari Jaguar, ale wiedziałem też, że trudno będzie tę konsolę zdobyć w znośnej cenie, co boli szczególnie dlatego, że na Jaguara tak naprawdę nie ma zbyt wielu interesujących gier, a te, które są, kosztują fortunę. Na przykład ja, jako fan wyścigów go-kartów, chciałem sobie zawsze zagrać w Atari Cards na oryginalnym hardware'ze na Atari Jaguar, ale Atari Cards kosztują więcej niż wszystkie Mario Karty razem wzięte. Kosztują tyle, co, kurczę, mógłbym sobie kupić automat z salonu gier Mario Kart, a są grą 5/10, więc nie udziłem się, że szybko uda mi się Jaguara zdobyć i że szybko taki retro tydzień powstanie. Wciąż nie twierdzę, że powstanie jakoś bardzo szybko, ale po ponad roku poszukiwań, kiedy dniami i nocami sprawdzałem, czy gdzieś tam w internecie światowym widnieje Atari Jaguar na moją kieszeń, udało mi się Jaguara zdobyć. I dzisiaj chciałem, żebyśmy sobie zrobili właśnie jego unboxing, ale najpierw obczajmy gry. Dwie gry, które kupiłem osobno i jedna z nich absolutnie nie jest warta tych pieniędzy. Pytacie, jakich pieniędzy? Otóż żadnych pieniędzy. Ona nie jest, kurczę, warta żadnych pieniędzy, ale z uwagi na to, jak wybitną serię gier reprezentuje, to musiałem ją mieć. Ale zacznijmy od tej drugiej. Tempest 2000 to tytuł o bardzo prostej grafice, który jednak stał się obok Alien vs Predator i tam paru innych, dosłownie paru innych gier, system sellerem Atari Jaguar. To jest taka gra, którą jeżeli już kupujecie Jaguara, to mieć musicie, a ten egzemplarz sprzedawał akurat koleś, od którego kupiłem też Jaguara, więc stwierdziłem, że ta wysyłka z zagranicy będzie tańsza, jak wezmę sobie od niego od razu kilka itemków, więc Tempest 2000 też mam. A w Polsce, w pobliskim mi sklepie, kupiłem prawdziwą perełkę. Babsiego. No, ta gra nie jest aż tak zła jak niesławny Babsi 3D, ale nie martwcie się, każdy Babs jest zły na swój sposób, włącznie z tym najnowszym, więc tutaj też nie jest jakiś wybitny tytuł, ale z racji tego, że będzie śmiesznie, to go kupiłem i z racji tego, że też jakimś cudem nie cieszy się wielką estymą i wzięciem wśród kolekcjonerów, to był to dość tani, a bardzo zabawny dodatek do kolekcji. Oj, tutaj widzę, że książeczka troszkę nadwyrężona. Przy okazji możemy zobaczyć sobie, jak wyglądają kartridże z grami na Atari Jaguar. Nie wiem, czy, nie wiem dlaczego, ale ten kształt mi się zawsze kojarzył z jakimś, kurczę, Aladdinem. Jest taki i wygodna rączka. Super, super. Powiem wam, że żadnego kartridża z żadnej konsoli nie wyciąga się tak wygodnie jak tego z Atari Jaguar dzięki właśnie tej takiej rączce uchwytowi. No, w sumie to nie wiem, do czego się śmieję, no bo design jak każdy inny, w sumie lepszy taki niż jakiś taki bezkształtny kloc. Więc brawo, brawo Atari, to akurat wam w tej konsoli wyszło. Co w tej konsoli nie wyszło, tego mówił nie będę, bo niestety nie mamy całego dnia, ale w dużym skrócie to Jaguar był dość trudny w programowaniu. Twórcy gier wykorzystywali często jego jeden procesor Motorola 68000, który tak naprawdę miał służyć do czegoś zupełnie innego, a nie być tym głównym mułem do generowania grafiki. Do generowania grafiki te miały służyć procesory Tom i Jerry, które rzeczywiście dawały sporo większe możliwości niż Super Nintendo i Sega Genesis, z którymi Jaguar konkurował, ale niestety właśnie większości deweloperów nie chciało się ich wykorzystywać albo po prostu nie potrafili.
Atari miało też problemy produkcyjne z Jaguarem i jakoś tak specjalnie nie potrafili wyprodukować tylu konsol, na ile było zapotrzebowanie, a że to zapotrzebowanie i tak było dość niewielkie, no to kurczę, tym bardziej wstyd. Jaguar też mimo przystępnej ceny, bo on z tego co pamiętam kosztował $300 na start w 1993 roku, ta przystępna cena mu nie pomogła, bo wtedy też technologia gnała i on bardzo szybko zrobił się przestarzały. Prezes Atari twierdził, że jest tylko minimalnie słabszy od PlayStation i jest na poziomie Sega Saturn, ale to była totalna bzdura. Było mu bardzo daleko do tych konsol, a nawet mniej więcej wtedy, kiedy Jaguar, wprawdzie w znacznie wyższej cenie, ale no, w tym samym czasie debiutowało 3DO i już nawet 3DO możliwościami Jaguara gniotło. Dobra, zobaczmy sobie tę konsolę, a więcej pogadamy o niej, jak będę robił Retro Tydzień. Już pewnie w przyszłym roku, może jakoś w lutym, chciałbym sobie uzbierać też na trochę więcej gier. Pady już z pudełka wyjąłem, bo wiecie, jak to jest, coś sobie kupicie i potem to wyjmiecie, a potem chcecie włożyć i się okazuje, że nagle zostają wam części poza pudełkiem i to się w tym pudełku nie mieści, co jest po prostu koszmar recenzenta. Najbardziej tego nienawidzę, jak testuję monitory. Z monitorów to zawsze mi kurczę, trzy monitory zostaną, które się do pudełka nie mieszczą. No to tutaj mam tak z padami. Pady były w zestawie 2 i kontrolery do Atari Jaguar uchodzą za jedne z najgorszych w historii. I nie dziwię się, bo są bardzo niewygodne, to znaczy powiem tak, jak na ten kształt to jest lepiej niż myślałem, ale to tak jakby ktoś mi włożył w tyłek metrowe dildo i bym powiedział, że no jak na metrowe dildo w tyłku to jest lepiej niż myślałem. Tak, jak na ten kształt jest spoko, tutaj z tyłu jest to fajnie wyprofilowane, że pod paluszkami spoko całkiem ten kontroler siedzi, ale jednak ta klawiatura numeryczna w tym miejscu to jest pomyłka i ona tutaj była dlatego, że niektóre gry pozwalały wam sobie nakleić, nie nakleić, tylko położyć tutaj różne nakładki, które pokazywały, że na przykład zamiast jedynki była ikona ognia, a zamiast dwójki była ikona zmiany broni i dzięki temu różne gry mogą mieć bardzo czytelne sterowanie, które wykorzystuje wyjątkowo dużo, jak na konsolę, różnych przycisków. W teorii pomysł spoko, w praktyce no właśnie po pierwsze to ten kształt jednak się na co dzień nie sprawdzał, po drugie nie wszystkie gry to wykorzystywały, po trzecie te nakładki to się chyba łatwo niszczyły, bo ja do tej pory raz tutaj nałożyłem nakładkę i potem bałem się ją wyjąć, żeby się jakoś nie pogięła. No, kontroler do Jaguara summa summarum bardzo mocno średni, ale mam dwa, więc przynajmniej będę mógł cierpieć z kimś wspólnie. Pudełko, jakoś zapamiętałem, że ono było w lepszym stanie, ale spoko, bo jakby cena, w której kupiłem tego Jaguara, była naprawdę bardzo okazyjna. I gdybym jakoś nie pili mnie z tym retro tygodniem, więc gdyby ona nie była atrakcyjna, to w ogóle bym go nie brał. Pamiętam, że raz w Polsce w zaprzyjaźnionym sklepie wystawili Jaguara w pudełku za 2000 zł, to po 15 minutach już go nie było. Ja za mojego zapłaciłem 1400 chyba? Nie, no to Michał, no to rewelacyjny biznes, ty może powinieneś zostać doradcą inwestycyjnym. No wiem, że to i tak jest głupota wydawać tyle na starą konsolę Atari Jaguar. Niemniej myślę, że zwróci się w dobrym kontencie i że i ja ostatecznie będę zadowolony i wy też. Pudełko, tak jak mówiłem, jest fantastyczne, bardzo mi zależało na tym, żeby to pudełko mieć, bo popatrzcie, jak w ogóle konsola z takim fajnym, agresywnym brandingiem mogła tak bardzo sfejlować. Z tyłu 64-bitowy interaktywny system multimedialny. Z tego zdania nie wiem, czy którekolwiek słowo jest prawdziwe. Źródło nieskończonej rozrywki. Znaczy właściwie to ta rozrywka jest mocno skończona, to jest jakieś 70 gier. Tutaj też wspominają o opcji rozszerzenia, czyli to jest jakiś egzemplarz, który pojawił się późno w sklepach, bo tutaj już mówią o tym, że jest przystawka do Jaguara, która czyta płyty CD. Taka przystawka rzeczywiście powstała. Bardzo, bardzo mało tych Jaguarów CD się sprzedało kiedyś i teraz na rynku jest ich, no prawie ich nie ma i powiem wam, że z tego co ja widziałem, to samo takie pudełko jak to, ale od Jaguara CD, bez Jaguara CD w środku,
kosztuje, że kosztowało tam, gdzie widziałem i chętni byli, kosztowało z 1500 zł, więc dla mnie nie, dziękuję. Gry na Jaguara CD są dość tanie w większości, ale Jaguar CD kosztuje fortunę, czyli jest zupełnie odwrotnie jak w przypadku zwykłego Jaguara. Jakie mamy tutaj gry pokazane? Tempest 2000, czyli to co mam. Kasumi Ninja, jedna z takich legendarnych, bardzo, bardzo złych bijatyk. Chyba każda konsola w tamtych czasach musiała taką bijatykę mieć. Wygląda jak robiona po prostu na kolanie i amatorsko, w sumie to pewnie tak było. Jaguar miał Kasumi Ninja, a 3DO, moje 3DO stoi tam, miało Way of the Warrior, czyli jedną z pierwszych gier Naughty Dog. Tak, tego Naughty Dog. Mam to Way of the Warrior, będzie w najbliższym retro tygodniu, jest kurczę, tragiczne jest, ale już Doom na Atari Jaguar, z tego co wiem, był bardzo, bardzo dobrą konwersją, udaną. Alien vs Predator, prawdopodobnie najlepsza gra na całą tę konsolę. Tych wyścigów nie pamiętam, nie słyszałem o nich nic za bardzo. No dobra, zobaczmy, czy to jest Fig Boy, czy jest duży, czy jest mały. Kocham, kiedy konsole są w tych takich jakby kartonach po jajkach. O, mamy tutaj Packing Game. Bardzo dziwne, że przez tyle lat go nie zmienili, bo Packing Game'em był Cybermorph, czyli gra, która zapisała się w annałach historii tylko jako źródło mema Where did you learn to fly? I wyglądała mniej więcej tak jak Star Fox na Super Nintendo, więc jakby jakim cudem oni chcieli pokazywać, że nowa generacja i rywalizować z Super Nintendo, dając jako grę flagową Jaguara grę, która wygląda nawet gorzej niż gra z Super Nintendo. No jeszcze nie grałem w tego Cybermorpha, w ogóle jeszcze tego Jaguara nie podłączałem, bo mam go dosłownie od chwili, ale zawsze to wydawało mi się dziwne. A tutaj właśnie mamy nakładkę na kontroler do gry Cybermorph. O, tu jest jakaś, czekajcie, bo nie widziałem tego wcześniej. Czy to jest jakaś jaguarowa książeczka, która na przykład pokazywałaby różne gry, bo ja kocham takie rzeczy. Im starsze i bardziej obskurne, tym lepsze. Nie, niestety to pokazuje tylko, jak podłączyć Jaguara do telewizora. Radą dla zdecydowanej większości użytkowników, jak podłączyć Jaguara do telewizora, jest wcale nie podłączać Jaguara do telewizora, bo jeżeli nie jesteście youtuberami, którzy robią filmy dla innych, to granie na Jaguarze i kupowanie go nie ma najmniejszego sensu. Dobra, mam tutaj jeszcze zewnętrzny zasilacz w wersji UK, mały, ale ciężki. I w końcu sama konsola. No dobra, no konsola może nie jest jakaś piękna, chociaż to jest surrealistyczne, żeby trzymać tego, że trzymam tego Jaguara. Pamiętam, że kiedyś coś tam słyszałem o tym, że było taki Atari Jaguar, tak samo jak słyszałem o 3DO dzieckiem będąc i nigdy sobie nie wyobrażałem, że tę konsolę będę miał, że w ogóle właśnie nawet ich dotknę, a tutaj trzymam sobie radośnie konsolę Atari Jaguar. Ładna, lekka, nie wygląda, znaczy wygląda zadziornie całkiem, ale nie czuć, żeby była jakoś super potężna, bo też nie jest. Ten zawsze mnie dziwiło, że ten port na kartridże jest tutaj totalnie odsłonięty, że no wiecie, to jest medium raczej wrażliwe na jakiś kurz i w ogóle, może nie permanentnie, no ale tak, że jak jest zakurzone, to później trudno taką grę uruchomić, a to po prostu sobie tak stoi. Wejdzie ta gra? Wejdzie. Proszę bardzo. I tym sposobem oficjalnie mogę rozpocząć moją piękną, miejmy nadzieję, owocną przygodę z Atari Jaguar. Ale zanim skończymy, to mam jeszcze dla was konkurs, ale zanim będę miał dla was ten konkurs, to muszę coś tutaj jeszcze z tym pudełkiem zrobić, bo mój serdeczny przyjaciel ze sklepu Invisible Black zaczyna, albo przynajmniej będzie zaczynał, robić protektory nie tylko na gry, ale też takie większe protektory na konsole, albo raczej na pudełka od konsol. I umówiliśmy się, że zmierzę mu między innymi moje pudełko od Atari Jaguara, bo myślę, że na rynku może być bardzo duże i poważne zapotrzebowanie na protektory do pudełek do konsoli Atari Jaguar. Więc ja sobie zamówię od niego taki protektor, tylko muszę
najpierw znać wymiary. Wy też możecie swoją drogą. On robi takie protektory na zamówienie, po prostu musicie wysłać wymiary, które Was interesują i wtedy dostaniecie wycenę. A dla Was mamy teraz taki konkurs, że możecie wygrać 50 protektorów na Wasze gry. Tylko musicie wejść na invisibleblack.pl, poprzeglądać sobie, jakie tam są te protektory w ofercie i wybierzcie sobie, jakie 50 byście chcieli i dlaczego akurat te. Proponuję, żebyśmy wybierali po 10 z każdego rodzaju, czyli żeby było na przykład 10 do Nintendo 64, 10 do Game Boya, 10 do PlayStation i tak dalej. Po prostu w komentarzu napiszcie, jakie byście chcieli, po 10 właśnie i dlaczego akurat te. Czyli na przykład no, chciałbym 10 na PlayStation, bo bardzo lubię PlayStation i mam akurat najcenniejsze gry w mojej kolekcji właśnie na tę konsolę. Albo bardzo chciałbym również 10 do Nintendo 64, bo jeszcze tej konsoli nie kupiłem, ale wiem, że będę chciał w kartonikach, a te kartoniki są po prostu o kant dupy potłuc. Więcej szczegółów macie w komentarzu. No i co? I dziękuję bardzo Invisible Black za sponsorowanie kanału. Macie też zniżkę przez cały czas 10% na Wasze zamówienia z hasłem pisarski. Dzięki. Na razie.